Koalicja pomiędzy działaczami Prawa i Sprawiedliwości a przedstawicielami Platformy Obywatelskiej w powiecie ostrowieckim zawiązana po ostatnich wyborach samorządowych przechodziła już niemałe zgrzyty. W lipcu ubiegłego roku ówczesny komisarz PO w regionie świętokrzyskim Paweł Zalewski zaapelował o zerwanie koalicji, która jego zdaniem szkodzi wizerunkowi partii w regionie. Podejmowanie decyzji o wstąpieniu bądź zerwaniu koalicji samorządowej należy jednak do kompetencji lokalnych struktur, czyli Rady Powiatowej Platformy Obywatelskiej. 21 lipca 2017 roku działacze powiatowych struktur PO ustalili, że decyzja o ewentualnym zerwaniu koalicji podjęta zostanie po wewnętrznych wyborach w partii. Teraz, już po wyborach, temat powraca i choć przewodniczący Platformy Obywatelskiej Regionu Świętokrzyskiego Artur Gierada w koalicji dostrzega pewne pozytywy. Ja muszę powiedzieć, że tą koalicję, przynajmniej tą część, za którą odpowiada Platforma Obywatelska w starostwie powiatowym, uważam za dobrą, bo wielu naprawdę czasami nawet i takich dramatycznych sytuacjach, jak choćby w Ostrowieckim Szpitalu, to właśnie ludzie Platformy Obywatelskiej mogli pokazać swój profesjonalizm i zadbać o to, czego wymagają od nich mieszkańcy. A więc o ich dobro. To mimo wszystko podczas ostatniej Rady Powiatu PO, jaka odbyła się 18 stycznia, do przewodniczącego powiatu Platformy Obywatelskiej Grigora Szaginiana wpłynął wniosek o rozwiązanie koalicji Platformy Obywatelskiej z Prawem i Sprawiedliwością w powiecie ostrowieckim. Ja muszę powiedzieć, że szanuję oczywiście każdą decyzję ciał statutowej, między innymi Rady Powiatu Ostrowieckiego. Ona dzisiaj wprawdzie nie jest prawomocna i zobaczymy, jakie będą dalsze jej losy, ale dzisiaj Platforma Obywatelska głównie chce się koncentrować na tym, żeby wygrać najbliższe wybory samorządowe i żeby samemu sobie dobierać koalicjantów już po tych wyborach jesiennych i to w skali zarówno tutaj Ostrowca Świętokrzyskiego, jak i całego województwa. Rada w wyniku głosowania podjęła uchwałę o jej rozwiązaniu. Decyzja ta nie jest jeszcze prawomocna. Według statutu można się od niej odwołać. Na to jest 2 tygodnie.